No witajcie, niedziela jest piękna, przyjechaliśmy do miejscowości Brusiek, będziemy tutaj spędzać weekendzik. Ja już namiot rozbiłem. Tam z boku Mareczek też rozbija swoje legowisko, gawrę swoją rozbija. Tak. Dzień dobry. To jest taki bardzo fajny hamaczek, który może być jako takie biwi na ziemi rozbite również, tak, prawda? Dokładnie. I Mareczku, jak się w tym śpi? Na drzewiach, jak rozbije, między drzewami, no to dobrze. To dobrze, tak, tak. Na podłodze ale też. Jak to mówią, czy nie za nisko ten hamak kolega rozbił? Chodzi o to, że jak wypadniesz z hamaka, żebyś się nie odbił od ziemi, nie? A tu się nie odbijesz. No popatrzcie, człowiek się całe życie właśnie uczy. Tak, bo czasami po pijanemu można wypaść z hamaka, jeszcze nabić się na jakiś konar czy coś. Jak wypadniesz z hamaka, to wypadniesz od razu na ziemię. Tak, tak. No i to jest właśnie plus. Ale jak jest hamak rozbity między drzewami, tak, naciągnięty nad ziemią metr, to też spadasz od razu na ziemię. Tak jest. Tylko że z jednego metra, tak? Tam mamy taką piękną wiatę ze źródełkiem, ale rozbiliśmy się dalej od niej, jakby ktoś przypadkowo wieczorem przyszedł, to żeby mu nie przeszkadzać.
Ale zaraz Aga mi powie, co to będzie. Aga, co to będzie? Kociołek węgierski. Kociołek węgierski, słuchajcie. Teraz, na pikantno. Na pikantno, godzina. Papryka, marcheweczka. Wszystko idzie w tył. Może, albo i nie. Jest. 19.57. Wolę sobie doświetlić, żeby kociołek, były te pyszności kociołek wszystkie. Na pikantno. Mięsko wołowe, mięsko z łopatki, marchewka, czerwona będzie papryka, to, przyprawy. Kolacja. Tak jest.